Ja pierd... Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku, w którym przyjrzymy się śmieszkowatym lub mniej śmieszkowatym, czasami brutalnym i bolesnym glebom na hulajnodze. Na wstępie chciałbym przypomnieć, że na dole jest taki przycisk subskrybuj, który trzeba nacisnąć. Na poprzednim odcinku mówiłem, że jedna osoba, którą wskażecie w komentarzach, dostanie od Skate Pro kask, bo ten odcinek również jest sponsorowany przez Skate Pro. I Skate Pro postanowiło dać kask aż dwóm osobom i będą to osoby, które najczęściej pojawiały się w komentarzach, czyli oczywiście Gustaw za tę glebę i Max RSK za tego ziemniaczka. W tym odcinku oczywiście też będzie kask do zgarnięcia i to wy decydujecie, kto dostanie od Skate Pro nowy kask. Piszcie w komentarzach, która gleba jest waszym faworytem, autor której gleby powinien dostać od Skate Pro kaskofon. I oczywiście zostawiamy kciuka w górę. Przygotowałem dla was paczkę naprawdę ciekawych faili i zaczniemy sobie od chyba największego ziemniaczka w tym całym zestawieniu. Widzimy tutaj młodego dziomala na skraju quatera. Wydaje mi się, że tutaj będzie jakiś flipping albo coś takiego. No, na pewno widać, że się zastanawia. Jest cała burza procesów myślowych w jego głowie, która się w tym momencie odbywa przed zjazdem, więc musi być ciekawie. Dobra, zobaczmy, co tutaj się stało. Co mogło pójść tu nie tak? Oj. Teraz niech pierwszy rzuci kamień ten, który nigdy tak nie zrobił. Część z tych gleb jest sprzed kilku miesięcy, a niektóre są teraźniejsze. I te teraźniejsze, jak zobaczycie, że są często na spotach u kogoś na podwórku. I kolejna gleba jest właśnie taką śmieszną glebą od Bąbla z Warszawy na małej rureczce. Więc spójrzmy teraz, co poszło tu nie tak. No i poskładało chłopa. Zobaczmy dlaczego. Bąbel zaczął wypychać dek w momencie, kiedy on był jeszcze na rurce, przez co stracił równowagę i tutaj jeszcze tylną nogą zahaczył w ogóle o rurę. Widzicie, nawet taka mała rureczka potrafi człowieka powyjaśniać i poskładać. Kolejna gleba też będzie rurkowa, bo jakby inaczej, tutaj będzie kilka śmiesznych i też solidnych gleb z rury. Ale się przytulił, objął tą rurę jak normalnie kubite. Geneza taka sama, nie trafił 50, nogi na rurę i gleba gotowa. Tylko tutaj widzę, że jest przydupione trochę bokiem. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało, no ale się śmieje wstając, więc chyba się nic nie stało. Następna gleba jest w małej rozdzielczości, ale jest tak piękna, że musiała się tutaj znaleźć. Spójrzcie, co tutaj wykręcił pięknego na tym kłoterku. Jak się robi briefhipy, to zdarza się czasami, że właśnie wklejasz się nogami tak jakby na górę tego quatera, na półkę. I to właśnie się tutaj stało. Musicie przyznać, że gleba sama w sobie jest widowiskowa. A teraz, jak już jesteśmy przy briefhipach, to pokażę wam kolejny przykład, jak można fajnie tego briefhipa wylądować. Pozdrawiam. Jak z procy. Każdy, kto katował briflipa, na pewno na jakimś etapie miał taką sytuację, gdzie po prostu lądujesz na manualu i nie ma kompletnie żadnej kontroli, lecisz na plecy. No i tutaj kolega niestety nawet kasku nie założył. Tak jak zresztą dużo osób nie zakłada kasku. Ja oczywiście zachęcam i polecam zakładać kask, ponieważ na hulajnodze nie będziecie jeździć całe życie, a główki potrzebujemy całe życie. Pamiętajcie o tym. Kolejna rura od tego samego ziomala, którego briflipa na plecy przed sekundą widzieliście, również z myślenic, co poszło tu nie tak. Tutaj jak widzimy, ziomek wziął rurę między nogi. Następna rura, bo jak mówiłem, rur będzie w tym odcinku pod dostatkiem. Zanim obejrzycie ten fail, to mogę powiedzieć, że ta nagrywka jest dowodem, że nie warto robić rury na samej końcówce, byleby zrobić byle jak, tylko trzeba się uczyć robić jak najdłuższy odcinek rury, żeby dobrze utrzymać równowagę, wyczuć balans, wiecie, o co chodzi. No i tutaj tego nie było, tutaj tego zabrakło i zobaczmy, jaki będzie tego efekt. Tutaj ziomal miał na szczęście kask i propsuje za to, że miał kask, bo jak sobie zobaczycie, ładnie przywalił główką w asfalt. No i gdyby tego kasku nie było, to mogłoby być na przykład wstrząśnienie mózgu, którego nikt nie chce. I dlatego właśnie Skate Pro daje wam kask. Następna gleba, jak żeby inaczej, kolejna rura
i będzie teraz integracja z przyrodą. Prawdziwy komentator, normalnie Włodzimierz Szaranowicz, łomatko włoska. Ale adekwatny komentarz. Ta gleba będzie z kolei kolejnym ziemniakiem, takim naprawdę solidnym ziemniakiem, więc trzymajcie się mocno. Co trzeba mieć w głowie, żeby najeżdżać na kicker, który trzyma się na słowo honoru? Trzeba być naprawdę ciężkim przypadkiem, żeby wpaść na taki pomysł. Ziomal zrobił bagat i to taki konkretny. Następna gleba będzie kolejnym złotem. Zaraz zobaczcie dlaczego. Ziomal padł ofiarą tutaj. Dostał rykoszetem. Hulajnogą po nogach. Teraz będzie jeden z dwóch backlipów, perełek, które pojawią się na tym odcinku od Mateusza. No i co? Sprawdzajcie to salto. Ale... Widzimy tutaj typowy przykład niedokręconego flipa na brzuszek, to był w ogóle flip whip. Tak więc oddaję honory, oczywiście to nie był zwykły flip, tylko coś trudniejszego, ale gleba była naprawdę solidna. Na płasko, całkowicie na płasko. No i oczywiście następna rureczka. Tym razem rureczka podobna do tej z intro, do tego filmu. Nerwowy musiał się nieźle wkurzyć chyba po tym. To też jest sytuacja, którą miał każdy, albo jeżeli jeszcze nie miał każdy, kto jeździ na rurach, to prędzej czy później będzie miał też podobnie. No cóż, no, najwyżej nie przekażesz genów dalej. Trudno. Pamiętacie jak mówiłem o briflipie i lądowaniu nogami na półkę? No to teraz sprawdzajcie kolejny przykład właśnie takiego lądowania. Tutaj ziomal na szczęście miał ochraniacz na kolanie, bo w przeciwnym wypadku nieźle by sobie je obił. I jak widać odjeżdżając się śmiał, więc na szczęście nic się nie stało. Ale jest to właśnie taki przykład, kiedy noga trafia ci na półkę i wcale nie jest to zabawne w momencie, kiedy nie masz ochraniacza na przykład. Do grona akrobatów również dołącza ten ziomal. Szpagaty w hulajnodze są w modzie chyba. Trzeba się nauczyć chyba. Najwyższa pora. Kolejny piękny ziemniaczek, czwarty chyba w tym odcinku. Jak widzimy, piękne lądowanie heelem na manuala. Nawet nie zdążył zareagować, bo nie miał czasu. Od razu na dupsko. Kolejny backflip warty milion dolarów. Co jest w ogóle? Jak można tak zapomnieć rotować? Zobaczcie. Ziomal leci, 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 leci. I w pewnym momencie traci kontakt chyba z rzeczywistością, bo przestał się rotować. Ale o tyle dobrze, że nie spadł na głowę. Najgorsze we flipach są upadki po prostu na prostą głowę. Widziałem kilka takich i są przerażające. Sam kiedyś miałem w szyflarze no upadek na głowę i pękł mi piąty krąg w szyi i od tamtej pory nie próbuję flary. I nigdy pewnie nie spróbuję już więcej. A propos flary, to Krzysiu ma właśnie coś do pokazania. Jaki ta hulajnoga wykonała lot. Naprawdę imponujący. Teraz gleba z intra. Jest to gleba Nikodema ze Olsztyna, która miała miejsce 19 marca 2019 roku, czyli ponad rok temu, zapamiętałem datę. I... Dobra, to zobaczcie najpierw. No nie jest to typowa gleba na kule, z tego względu, że skończyła się 3 miesiącami w szpitalu, pękniętą miednicą i kilkoma innymi uszkodzeniami. Pewnie się zastanawiacie, czy tam wszystko git. I tak, tam wszystko git, ale zrobił sobie uszkodzenia przy tej glebie właśnie nie związane z tym, tylko z innymi rzeczami. I właśnie to było tak problematyczne. I taką oto przestrogą dla was, żebyście nie zawsze się rzucali na coś, na co nie jesteście jeszcze gotowi.
kończymy ten odcinek. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz, żeby zagłosować na któryś z tych klipów i autor tego klipu dostanie od SkatePro kask. I widzimy się w następnym odcinku, który nagram, nie wiem kiedy, ale kiedyś nagram. Mam nadzieję, że jakoś tam przeżywacie ten lockdown. Teraz już można wyjść, można coś jakiś na flacie pojeździć, coś. Ja też już staram się, wiecie, coś tam porobić, no nie? I mam nadzieję, że wy też próbujecie i że niedługo będzie można pojeździć na skateparku już normalnie, na legalu i wtedy się będziemy już widywać na skateparkach. Tymczasem żegnam się z Tarchomina, bo jak wiecie lub nie, wróciłem na Tarcho po 2 miesiącach swojej absencji prawie. Do zobaczenia, siema, elo!